Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na analizę partii z Pucharu Świata z pierwszej rundy granej przez Jana-Krzysztofa Dudy. Jego przeciwnikiem jest Cordova Emilio z Peru, zawodnik. Tutaj oczywiście wiadomo, że Janek jest faworytem w tej partii i w tym meczu. Moi drodzy, do tego Pucharu Świata dołączyli wczoraj, czyli w środę, 2 sierpnia 2023 m.in. Magnus Carlsen, Caruana, Mamedyarov czy Griszczuk. Czołówka światowa gra w tym Pucharze Świata. Zakładam, że Magnus Carlsen ma wielką chrapkę na wygranie w końcu tego Pucharu Świata, dlatego że to jest chyba jedyny taki jeszcze niespełniony skalp właśnie Magnusa. Zobaczymy, czy Janek powalczy o kolejne zwycięstwo z rzędu. Byłoby to coś niesamowitego. Przypominam, że Janek jest poprzednim zwycięzcą Pucharu Świata. Wielkie emocje nam tutaj dostarczył w poprzednich edycjach, a tutaj przejdziemy od razu do partii. Zobaczymy, jak Janek sobie zagrał z arcymistrzem z Peru. E4, posunięcie C5, skoczek F3, skoczek C6. Ze strony naszego arcymistrza nastąpiło D4, wybicie, wybicie. Mamy obronę sycylijską. Oczywiście Janek gra i E4, i D4. Na pewno nie jest łatwo przeciwnikom się na niego przygotować, co jest dobre dla naszego zawodnika. Skoczek na C3, posunięcie D6 i goniec G5. Jedno z ostrzejszych zagrań, oczywiście sycylijska moim konikiem absolutnie nie jest, ale tutaj nasz zawodnik jak najbardziej wie, co robi. Tutaj warianty są na kosmicznym poziomie, jeżeli chodzi o czołówkę światową. Zdecydowanie tutaj grają czarne goniec D7, to są jak najbardziej dobre ruchy. Hetman D2, jak najbardziej dobre posunięcie. Zobaczcie, że białe po wybiciu na D4 można powiedzieć, że tracą tempo, ale jak najbardziej nie. Teoretycznie nie, dlatego że tutaj tak jest dużo przestrzeni, a trzeba przygotować długą roszadę. Wieża C8 ze strony czarnych, jest właśnie zrobiona długa roszada i skoczek właśnie wybił na D4, hetman wybija. Tak jak wspominałem, nie jest to strata tempa, jest to po prostu swój plan, który wykonujemy, żeby zroszować króla. Posunięcie hetman na A5 i grozi, jak widać, tutaj wzięcie gońca, więc F4 ze strony naszego zawodnika. Rozwój białych jest oczywiście tutaj szybszy i myślę, że jak ktoś jest niedoświadczony za bardzo w obronie sycylijskiej, może mieć ogromne problemy, ale tutaj jak najbardziej wszystko jest póki co ok. H6, no i koniec bije skoczka. Częsty widok, oczywiście bicie tym pionkiem jest kompletnie bez sensu, bo pionek D6 zostanie osamotniony i bardzo słaby, dlatego jest bicie z G na F6. No i teraz w takich sytuacjach, jak ktoś gra sycyla białymi, musi pamiętać o jednym ważnym, podstawowym, najważniejszym ruchu, czyli król B1. No trzeba taki ruch wykonać. Po długiej roszadzie bardzo często się to robi, to jest też obrona pionka i schodzimy przede wszystkim z takich nieprzyjemności w postaci gońca na H6 w niedalekiej przyszłości. Hetman C5 z próbą wymiany hetmanów, czarne byłyby z tego bardzo zadowolone, oczywiście tak się nie dzieje, hetman wraca na D3, zobaczcie też, że hetman niby zasłonił gońca, ale tak naprawdę nie ma to znaczenia, bo goniec na C4 nie miał dobrej placówki, a nie na B5, no a na A6 nie wspomnę, ten goniec może grać przez na przykład G2, chociażby. H5 ze strony czarnej. No i w tym momencie skoczek D5 wszedł do centrum. Zobaczcie, że tutaj czarne pozwoliły białym na to, żeby ten skoczek wlazł w środek szachownicy. Nie można zagrać E6, E5, bo jest strzał na F6. W tym momencie goniec zagrał na G7 i posunięcie F5. Bardzo ładny, standardowy ruch. Tutaj ograniczamy gońca, a jeżeli nastąpiłoby E6, co się może narzucać, to ku zdziwieniu może niektórych tutaj obserwujących, moi drodzy, takie subtelne zagranie teraz, jak skoczek C3 załatwia sprawę. Chodzi tutaj o to, że atakujemy punkt D6, który nie jest już broniony, no a jeżeli czarne by zbiły pionka na F5, co się może narzucać, to trzeba też mieć w sobie taką intuicję, ale też zrozumienie pozycji, i absolutnie nie musimy się obawiać, ale też nie bijemy na F5. Znaczy zbić można też z dobrą grą z uwagi na bardzo słabe pionki tutaj czarnych, ale posunięcie G3 jest zdecydowanie lepsze, dlatego że już goniec może wejść do gry, a wybicie tutaj kompletnie nie ma sensu. Tak jak wspominałem, pionki czarnych byłyby katastrofalnie ustrawione. Nawet ruchu F4 nie można zagrać, bo jest bicie i prostowanie pionków białych, a goniec wchodzi do gry wieża F1 na przykład w ten sposób. Poza tym tutaj skoczek znowu znajduje dobre miejsce w centrum, co jest bardzo ważne z punktu strategicznego. I posunięcie A5 ze strony czarnych Janek zagrywa H4. Bardzo ładny ruch, dlatego że przytrzymujemy pionka H5, a zwróćcie proszę uwagę, że ten goniec tylko w końcówce, nie tylko w końcówce, ale przede wszystkim patrząc już na dalszy etap gry, może tego pionka po prostu zbić, który już będzie niebroniony w przyszłości, na przykład, oczywiście tak trzeba założyć. Posunięcie B5 i C3 ze strony Janka, B4 ze strony czarnych, na co jest po prostu wybicie. Oczywiście czarne próbują grać na skrzydle, otwierać linię, co się udało, ale nic tu złego się nie dzieje. Hetman B3, zobaczcie co to za ciekawy ruch, ale taki normalny. Tu chcemy po prostu zbić skoczkiem na B4. Oczywiście hetmanem nie wolno, bo dostajemy za chwilę tutaj mata, więc trzeba uważać i czarne grają goniec H6. Jak ktoś by nierozważnie teraz zbił na przykład skoczkiem na B4, to mat na C1 jest w następnych ruchach, więc trzeba zagrać inaczej. Tutaj goniec A6 i oczywiście wieże się łączą, mocniej broni Janek punktu C1, wieża P8 ze strony czarnych. No i tutaj można by było wrócić gońcem spokojnie tego pionka atakować, czego Janek nie zrobił, ale to co Janek zagrał w partii, czyli A3, absolutnie nie uważam jako błąd. Jest to jak najbardziej logiczne zagranie. Król łapie furtka, przy okazji naciskamy na punkt B4. Dlaczego by nie wykorzystać tego związania, gdzie wieża B8 nie jest jeszcze połączona z drugą wieżą. Jest A3, wieża G8 ze strony czarnych, czyli król postanowił zostać w centrum. Częsty obrazek w obronie sycylijskiej i skoczek zbija na B4. Janek lubi brać pionki. Warto też zwracać uwagę na czas, jaki tutaj mają zawodnicy. W tym momencie wieża zbiła na G2. Oczywiście też białe oddają pionka na G2, nie broniąc go pasywnie. I goniec wrócił na C4. Oczywiście skoczek tutaj świetnie wszystkiego broni. Goniec chce atakować punkt F7 i tak naprawdę to się uda zrobić, no bo kto by chciał zagrywać takie posunięcie jak wieża na G7? Raczej nikt, więc w tym układzie król od razu uciekł na F8 i Janek zbił na F7. W tym momencie czarne niestety popełniają dla siebie fatalne przewinienie. Wieża bije B4. Ten ruch jest kompletnie bez sensu i zaraz do niego wrócę, tylko pokażę lepszą ścieżkę czarnymi, mianowicie hetman na E5, bo nie potrzeba było święcić tej wieży za skoczka, absolutnie. To oczywiście hetman spogląda na pole B2 razem z wieżą, no ale po takim zagraniu zobaczcie, że tutaj grozi ładny mat. Oczywiście ruch E6 powoduje, że tego mata nie ma, ale myślę, że takie zagranie później jak wieża na G1 może powodować w miarę prostą grę białymi, bezpieczną, to jest najważniejsze, bez większego ryzyka. Oczywiście trzeba się liczyć z takimi posunięciami jak bicie na E4, no ale król A2 myślę, że załatwiał tu by sprawę i pozycja tak naprawdę jest ostra, ale czarne na pewno mają tutaj problemy. To znaczy tak, oczywiście trzeba wziąć pod uwagę bicie, na przykład hetman F5 i ktoś powie, no i co grać dalej? Oczywiście na przykład można zagrać hetman G3 i próbować króla mocno atakować. Janek tu by sobie bez problemu poradził, bez żadnych problemów na pewno. Król E7 jeszcze tak przestawię, no to może goniec F3 i tak naprawdę, pozycja jest nietypowa, ale na pewno nasz arcymistrz tutaj wiedziałby co robić. Nie będę się bardzo mocno zagłębiał, bo tak można by analizować kilka godzin jedną partię. Przejdźmy dalej, pokażę Wam jak ta partia się toczyła dalej. Jest bicie na B4 i oczywiście odbicie pionkiem, hetman na E5. No i goniec wrócił teraz na D5. Tu przewaga czarnych jest bezdyskusyjna. Bardzo prawdopodobne, że czarne przeoczyły jeden motyw. Mianowicie zagrały goniec na A4 i oczywiście nie można zbić, bo jest mat na B2, więc hetman zagrywa na A3, ale okazuje się, że nie można zbić wieży na D1 z uwagi na prostego mata. No i to jest tylko moje przypuszczenie, że tu czarne mogły to zwyczajnie przeoczyć. No i tu jest po prostu przewaga materialna. W tym układzie goniec zagrał na E3, wieża wjechała na D3, goniec na D4 i uwaga, piękny ruch, który broni tutaj ataku na B2. Janek naprawdę ma stalowe nerwy. Ja bym się bardzo bał coś takiego wykonać, ale to jest chłodna i prosta kalkulacja, wieża B3. Zwróćcie uwagę proszę, że znowu nie można zbić wieży, bo jest tam czyhający mat. Goniec wrócił na E8, posunięcie B5, król G7 i hetman A8. Moi drodzy, Janek wygrywa partię w tym momencie, no bo nie ma kompletnie co grać, jest przewaga materialna, tutaj goniec jest zamrożony, bicie na B2 kompletnie nic nie daje, bo jak zbijemy i to wszystko się wymieni, to hetman zbija na E8 i tutaj grożą siatki Siatki matowe. Moi drodzy, Janek wygrywa pierwszą partię. Myślę, że aktualnie, jak nagrywam ten materiał, to Janek jest w trakcie drugiej partii rozgrywania z tym zawodnikiem. Mam nadzieję, że to się wszystko dobrze ułoży i będziemy czekać na kolejne rundy i mocno kibicujemy Polakom. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.